Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnej Retro Niedzieli. Dziś postanowiłem zagrać w taką... w taką grę o dosyć krótkiej nazwie, czyli Quicks. Jest to gra od Taito, jak zresztą widzicie. Ma ona dość nietypowe menu, no... Gry Taito raczej nie kojarzą mi się z tego typu grafiką. No ale dobra, jak można określić tę grę? Przypomina ona trochę... Może jak cofniecie się do drugiego odcinka ciekawych minigier, gdzie nagrywałem Mambę, no to tutaj będziecie mieli pewną analogię. Okej, więc grafika jest tutaj mocno umowna. Znaczy, jesteśmy punktem, który musi tworzyć właśnie takie oto plansze. Naszymi przeciwnikami jest taka sobie poruszająca się fala oraz coś w rodzaju elektryczności, co porusza się bezpośrednio po naszych przewodach, no i może nas zabić. No właśnie w ten sposób. I naszym zadaniem jest... Naszym zadaniem jest to, aby pokryć ileś tam procent planszy. W tym przypadku 65 wystarczyło. Okej. O, teraz też musimy 65. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że że mimo wszystko... właśnie, ta fala chyba może nam przerwać to pole, bo to by było głupie w sumie, gdyby nie mogła. No i nie mogę się poruszać w ogóle. Nie za bardzo to ogarniam. Nie mogę się poruszać tutaj w bok? Nie. Najwyraźniej nie. Jezu. Okej. Dobra, czyli ja nie mogę tak... Dobra, czy ja mogę tylko po zewnętrznych tych miejscach się poruszać? O, udało się. Dobra, bo byłem przekonany, że mogę też sobie iść po tych, wewnętrznych, nie? Ale najwyraźniej nie. No dobra. O, tu już mamy... Tu już mamy dwóch przeciwników na zewnątrz. Okej. Nie no, to w sumie... Dobrze, że się wyjaśniło, bo bym nie wiedział, jak to rozegrać. Okej. Czyli dotknięcie tego przez tę falę od razu nas zabija. To też dobrze wiedzieć, bo w takim zwykłym pająku i wężu to jednak tak nie ma. Dobra. No, dobra. To się i tak nie zapisze. To gramy jeszcze raz. Gramy jeszcze raz i uzbrojeni o nowe doświadczenie i nową wiedzę na temat tej gry i zasad, jakimi się ona posługuje. Czyli pamiętajcie, nie pozwólmy przeciąć tej linii. Musiałem więcej, chciałem 69, bo wiecie, takie gimbazjalne, ale nie udało się niestety. Dobra. Dobra, nie szalejmy. Wiecie, chciałem być fajny i zrobić do połowy tę linię, ale no nie wyszło. No proszę, już tym razem udało się w miarę to ogarnąć. No nie! Minimalnie! Proszę...
mnie nie stresować. Pięćdziesiąt trzy, sześćdziesiąt jeden, sześćdziesiąt pięć. O, idealnie. Już się bałem, że może będzie ciupinka. Trochę nie mógłbym wybrać, znaczy wybrnąć z tej sytuacji, dlatego że po jednej stronie miałem tego całego Quixa. To wygląda jak arbus. Albo jak trawa z Super Mario Bros. 2. O, nie, nie, nie. Nie za bardzo wiem, jaka jest fabuła w tej grze. W sensie, no wiem, że fabuła to jest umowna, ale jednak fajnie byłoby wiedzieć, dlaczego się to dzieje, co właściwie tutaj robimy. Aj, no i właśnie nie wiedziałem za bardzo, co zrobić. 50. No, jak na razie dochodzę tylko do trzeciej rundy i to wszystko. No tak, chcę wpisać swoje imię, jasne. No. Gramy raz jeszcze. Muszę dojść do czwartej rundy, nie ma opcji. Żeby się nie udało. To znaczy jest taka opcja, ale ja jej nie dopuszczam. A postarajmy się to jak najszybciej się z tym uwinąć. Jezu. Widzicie, 69, hehehe, dobra. Teraz już się nie muszę starać, bo to, co chciałem osiągnąć, już osiągnąłem. Dobrze, więc po pierwsze nie będziemy tutaj szarżować, z racji, że jest to gra trudniejsza niż Mamba. No to pamiętajmy o tym, że jednak... No i... No właśnie, że jednak nie ma... No nie! Nie ma jednak co za dużych tych pól robić. Myk? A, 64. No. Idealnie. No i teraz jest niestety ta moja pięta Achillesowa. Coś, co się nie udało. Dobra, dobra, dobra. Jest tak gdzieś połowa. Jezu. 50. O, 52. Boże! Jak ja mam to ogarnąć? Ej, serio, w pewnym momencie, znaczy pewnie po prostu źle tutaj oceniłem moją sytuację. No i fajnie. O, fajnie, przegrałem. Nie mogę przyjść.
nie mogę przejść trzeciej rundy. A spróbujmy... Spróbujmy samouczek. Okej. No, wreszcie coś na moim poziomie. Gwiazdki. Dziwne. Jezu. Zajebiście. Dobra, czyli po prostu w tym teście nie mamy żadnych żyć i tym podobnych. Co jest trochę mało motywujące. A, dobra, wygraliśmy. Czemu ja sobie takie trudne gry, albo nie, inaczej. Nie czemu ja sobie takie trudne gry wybieram, czemu ja sobie wybieram gry, w której ja nie umiem grać. I widzę, że to pole, które tworzymy, też nie ma jednolitego koloru. Bo w pierwszym poziomie, pamiętam, poprzednio było zupełnie coś innego. Chyba, że to jakieś moje zwidy znowu. O nie, 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 nie. O! Boże. Aha, i też jak widzę, stanie, robiąc ten promień, również nie dąży do niczego, znaczy nie powoduje niczego fajnego. A może było takie tło, bo te niebieskie banany, czy oczy, jak kto woli, czy kwiaty. Ja akurat pamiętam. Tego typu gier kojarzę też jeszcze jedną grę, mianowicie Bugix. I w Bugixie, no, to akurat też miało podobną strukturę i chodziło tutaj właśnie o to, żeby jakieś robaki z kosmosu czy z innego wymiaru pokonać. Właśnie poprzez takie zamalowywanie powierzchni. Były różne, z tego co pamiętam. I też trzeba było tam procentowo to robić. Pamiętam, że mój wujek jeszcze grał w inną grę, gdzie sterowało się takim jakby spotkiem i też się kolorowało powierzchnię, ale nie mam, serio, nie mam zielonego pojęcia, jak się ta gra nazywała. No i tam obecność kilku robaków nie była taka skomplikowana, jak tutaj obecność dwóch tych fal. Okej. Powiedziałbym, że zostało nam tylko 5%, ale... Dla mnie to jest aż 5%. Udało się! Jakieś postępy. Co tym razem będzie? Dobra, nadal dwie. No, w sumie w drugim poziomie też było cały czas jedno, więc cóż. Ja sobie nie wyobrażam grę z trzema. Ewentualnie, nie wiem, z dwoma, ale trzeba większą powierzchnię pokryć. A, no tak. Dobra, nie rzucajmy się w paszczę lwa tak od razu. Co? Przecież ja nawet nie wyszedłem. A może wyszedłem stamtąd? Tylko o tym po prostu nie wiem. I myk! 59, 61. No i to było coś, czego ja nie byłem w stanie ominąć. Albo jedno, albo drugie mnie czekało. No nie! 1%, czy wy to widzicie?
Dobra. To też ewidentnie nie jest gra dla mnie. Chyba ta seria się powoli przeradza w poszukiwanie gier, które się nie da grać. Które się nie umie grać. No ale dobra, do następnego.